zaskoczy cię, czy... Wyskoczysz? Wyskoczysz? Przecież to nie kopie tak bardzo. O, koń idzie. Ja też tak mówię. Cześć, Osio. Halo, to jest Ania. No tak, oczywiście. Pierwsze co to musi... O. Rozwalił się warkoczyk. Będziemy czesać zaraz. A nawet nie jest taki brudny. Tak, tak. Czesa czy sezja? No, zajmie się. Zmienimy mu zaraz ten kantar na ten. Już. Nie bój się, on nie ten. On tylko czeka, grzecznie. Dobra, wyciągamy ci ten brudny. Widzę, że i tak go ubrudził. Poczynasz. Bierzemy mu ładnie. Kolorowy. Tak. Czoły. Idziemy czyścić. I pójdziemy się wsadzić. Warkocza. Idziemy. Uwaga, Ania, idzie. Posłuchał. Już pewnie. Pociągnij. No, tak. Dobry koń. Ale ciepło. Dałem się powąchać swoją. Co byś robił? Mhm. Musi zaznaczyć terytorium. Nie, bo umyłam ci włosy. A ją teraz chcę powąchać. Chodź. Chodź. Ja. Gorąco mu pewnie, nie? On jeszcze czarny, to chyba mu te włosy grzeje, nie? Wchodzimy go zaraz. Fajnie, może będzie się dar, bo tam klacze, to będę zaziąć. Tylko wprowadzasz źle. Tu jest. On ma tamten obok. Nie, właśnie, mi się pomyliło z tym. Już można go puścić, wiesz? Chociaż przywiążemy tylko, żeby się nie kręcił. Tak. I tak, damy mu jabłuszko. To może być tak uchylone, żeby tylko nie wychodził. Czekaj. Tylko jabłko się daje tak, że on musi ugryźć pół, a nie całe. Tak, to radę? Tak? No on se musi ugryźć i... O, i później poczeka jak zje i dopiero drugie. Jak są szczoty u koni? Właśnie u tych... A czy on nie ma grudy? On miał tylko ropę w jednym kopycie. Kopycie, ale prawym. Wiem, ale gruda się często tak? robi w szczotach. Aha. Jeżeli chodzi o podawanie zbyt dużej ilości owsa, nie? A nie, ale wcześniej tam, gdzie go kupiłam, jadł owiec. I miał grudę? Nie miał. Grudy nie miał nigdy, ja nie widziałam. Ja jak go kupiłam, to w ogóle nic nie miał, tylko jak mu kowal rozciął to kopyto tam w środku, to wylała się ropa, no i później kulał. Mhm. No, ale... no bo to się za nim zagoli, taka sprawa. Tak, ale teraz się okaże, będzie kowal, czy dalej się leje.
Jak się już nie będzie lało, no to już tylko, żeby mu urosło nowe, dlatego ma te witaminy i tak dalej. No tak, będzie trochę masy nabrał chłopak. No też, ale nie wiem jak z tym owsem właśnie, nic mi tam nie mówi, że nie może jeść. Ale... Najlepiej się jakiegoś dietetyka zapytać, pod konia dobrać. Nie ma. Nauczyłeś się pić już? Srosku ja. Super. Bo jak on nie daje i tak dalej, może coś jest nie tak. A niech tam mówi, że dawał, i że u Kowala też dawał. Czasimy. Ale jak odciąża? Kto? Do błota. To ja ani niech. Niech napierdziela. Mocno. Ciekawe, czy ten... Czy on może tak właśnie owies. Do tego to nie wiadomo. Ja też tak kiedyś byłam, wiesz, ostro, a teraz albo ci... Też hemen to właśnie. Jak ci powiem, to mi to leży, dobra? Wymyśli. On tak ma właśnie, jak się już mu trzyma, no to już jest git. Boli? Dobry dzień, tak? Trzeba wyczyścić. Rosy są też na kleszcze i na takie inne, żeby go nie gryzły. No bo on nie ma mięśni też na plecach, dopiero mu się zrobił. No pół, żeby ugryzł, pół. Pół, no. Jezu, prawie całe. No to poczekaj, no. No dobra, to zostaniesz znaczek. Dobrze, no, nie żeby mi nerki. Nie przejdzie tego. Ty no? Przejdziemy na lekko, chodź. Nie bój się tego. Weź to podnieś i przenieś. Spróbuj to podnieść. Dzień 51. Idziemy na spacer. Tu trzeba iść tam. Wczoraj szliśmy.
lasu lepsza, nie? Na razie to całkiem czeka na ciebie. Jak tam do Jamesa, on mi drogę zagrywa całkiem. No? James? Dobry, teraz na przykład dostanie. O, super koń. Masz. Tak, teraz zetnie. O, nie. Nagrody nie ma za kłopoty. Nagroda jest za sucha, ale w sumie najlepiej bez nagrody. Ale niech ma coś z życia. Tyle się wystał gdzieś, nie wiadomo. Nie wiadomo co robi.